Skarga pana Andrzeja Klejny wpłynęła 18 marca 2010 roku. Dostaliście państwo wszystkie materiały dotyczące tej skargi. Oświadczenie burmistrza, jak i komentarz pana Mariana Żuchowskiego. No i list do Rady w związku z wydaniem oświadczenia przez pana burmistrza. Do pani przewodniczącej, tak. No i proszę państwa, wszyscy państwo zapoznaliście z tym, z tymi materiałami. I otwieram dyskusję. Czy ktoś chce coś na ten temat powiedzieć? Proszę bardzo, bo musimy uznać skargę za bezzasadną albo za zasadną. I cóż. A może panie burmistrzu, pan powie coś na ten temat? Cokolwiek powiedzieć? Dobrze, no to w takim razie pani sekretarz może. Dziękuję bardzo. Może tylko kilka słów wprowadzenia. Jak tu pani przewodnicząca poinformowała, 18 marca wpłynęła skarga od pana Andrzeja Klejna na burmistrza miasta, która zdaniem skarżącego uchybia powadze urzędu. 3 marca ukazał się artykuł w Kurierze Iławskim zatytułowany Spółdzielcza kablówka przestała nadawać, walka o abonamentów. Artykuł ten został właśnie opatrzony komentarzem pana Mariana Żuchowskiego i autor komentarza sugeruje, że aktualna władza podjęła działanie, które mają na celu zdyskredytowanie prezesa spółdzielni mieszkaniowej pana i jednocześnie radnego pana Wiesława Piotrowicza, który postrzegany jest jako potencjalny uczestnik kampanii samorządowej. Burmistrz w tej sprawie wydał stosowne oświadczenie, które zostało umieszczone na stronie internetowej miasta lubawa.pl. I mogę tylko nadmienić, że aktualna władza można rozumieć jako właśnie burmistrz czy też Rada Miasta. I burmistrz nie jest stroną pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a firmą Eltronik, ani też nie wypowiadał się w danej sprawie, nie zajmował stanowiska. No i burmistrz w swoim oświadczeniu zaprzeczył, że ta informacja jest informacją nieprawdziwą. Można tylko nadmienić, że portal miejski lubawa.pl jest jedynym portalem, który po prostu może umieszczać takie oświadczenia burmistrza i burmistrz ma wpływ na informacje, które są tam zamieszczane. Prosiłabym właśnie radnych, żeby no, wypowiedzieli się w danej sprawie, żeby można było przygotować uzasadnienie do skargi. Dziękuję. Dwa zdania dosłownie, proszę państwa. Chciałbym powiedzieć, że nie uczestniczyłem w żadnej z tych historii, nie mam zamiaru uczestniczyć. Spółdzielnia ma swoje władze i uważam, że rządzi się tak jak chce i co ma burmistrz do tego, jaka telewizja będzie obsługiwać, czy jak to wygląda. Nie interesuję się tymi sprawami. Natomiast ponieważ użyto tam formy władza, jak stwierdzenia prostego, że jest to proste jak konstrukcja wałka do ugniatania ciasta, no dla mnie to nic nie jest takie proste. Chciałbym, żeby takie życie było proste, ale ono takie nie jest. Uważam, że nie uczestniczyłem w tych sprawach i zostałem po prostu no, w jakiś sposób obrażony. Czuję się tak do dzisiejszego czasu, natomiast nie wiem, czy pani przewodnicząca uczestniczyła, bo władza aktualna
To jest burmistrz i przewodniczący rady, który kieruje radą. Tak ja to odbieram. Ja się nie czuję winny i jeżeli ktoś chciałby, to niech napisze. Kto? Kto? Ja chcę prawdy, żeby to napisano. Jeżeli używa się takiego stwierdzenia bezosobowego, to znaczy, że pomawia się mnie o uczestniczenie w tej sprawie. Dziękuję. Ponieważ pan burmistrz mnie tutaj wywołał jakby do tablicy, to chciałabym oświadczyć panu Żuchowskiemu, że nigdy, przenigdy nie uczestniczyłam w żadnych rozgrywkach tego typu i nie będę. Dlatego, że mnie to po prostu nie interesuje i jeżeli pan ma jakieś wątpliwości, to bardzo proszę, ja jestem do dyspozycji, może mnie zapytać wprost, można wszystko wytłumaczyć. A żadnych oświadczeń, żadnych nie będę po prostu, nie będę się w to bawiła. To jest wszystko. Ja jako Anna Tańska, przewodnicząca Rady, oświadczam, że nie uczestniczyłam w żadnych rozgrywkach, jeżeli chodzi o temat Eltronika czy telewizji kablowej, bo znam tylko temat z prasy. I to jest wszystko. A teraz proszę Państwa, żebyście Państwo zajęli jakieś stanowisko co do skargi pana Klejny na właśnie na tą odpowiedź.